Jako firma Greenpex dostarczyliśmy materiały do założenia plantacji, jak również uformowaliśmy zagony. Zagony zostały uformowane za pomocą maszyny. Firma Greenpex posiada dwie takie maszyny. Świadczymy usługi dla klientów, którzy zakupią u nas materiały. Zakładamy zagony. W projekcie Borówkowe Faktory został zastosowany materiał tkanina agrola w kolorze biało-czarnym o luźniejszym splocie, o szerokości 1,20 m. Tkanina agrola biało-czarna różni się tym od standardowych agrotkanin gęsto tkanych, tym, że posiada luźniejszy splot, co powoduje, że przepuszcza powietrze, przepuszcza również wodę opadową. Dodatkowo kolor biały powoduje to, że w miarę jest stabilna temperatura gleby podczas wysokich temperatur na zewnątrz. Linie kroplujące należy założyć pod agrotkaninę, tak żeby fertygacja, nawożenie było bardziej skuteczne, pomimo że agrotkanina przepuszcza część wody opadowej. Można również stosować dodatkowo nawożenie posypowe, ponieważ luźniejszy splot spowoduje to, że granulki rozpuszczą się i przejdą w strefę systemu korzeniowego. Agrotkanina po roku użytkowania jest w dobrym stanie technicznym, jak widać tutaj na plantacji, zapobiega zachwaszczeniu, także spełnia w 100% swoją funkcję. Przy wyborze agrotkaniny do zakładania plantacji borówki należy się kierować parametrami technicznymi materiału, ponieważ uprawa borówki trwa kilkanaście lat, dlatego materiał musi wytrzymać jak najdłużej. Co powoduje, jakie parametry wpływają na żywotność materiału, to jest na pewno gramatura i na pewno stabilizator na promienie ultrafioletowe. Również na plantacji, gdzie znajdujemy się, został wykorzystany drugi materiał, agrotkanina, też agrola o gramaturze 100 g w kolorze czarnym. Ona została zastosowana do uprawy borówki w doniczkach. Jaki kolor wybrać, czarny czy biały? My polecamy biały z tego względu, że kolor biały będzie odbijał promienie słoneczne, nie będzie powodował wzrostu nadmiernie temperatury gleby. Temperatura pod białą agrotkaniną o luźniejszym splocie i w kolorze białym będzie w miarę stabilna w porównaniu z temperaturą gruntu. Natomiast pod agrotkaniną w kolorze czarnym, kolor czarny ściąga promienie słoneczne i ta temperatura podczas wysokich temperatur na zewnątrz może nadmiernie wzrastać.